Cześć, witajcie, z tej strony Narada Studios. Dzisiaj będziemy The Bloody Road of the Island of Sodor Chapter 2 ogrywać. Kolejny raz. Więc new game. I lecimy. Okej, jeszcze nie możemy wyjść z windy. O, możemy już. Koniec latarki, dobra, koniec latarki. Teraz se posłuchamy. Hello, welcome to the best metro of the island of Sodor. Now the subway is closed and you should leave, but if you are an employee, everything is fine. Since it is dark and it is simply not possible to work, go by rail and find the lamp removed from the train. She will light your way. Have a good evening. Ciekawe, dlaczego jest tak, że w rozdziale pierwszym i drugim ktoś dubbinguje tych, co mówią, a w chapterze trzecim w ogóle nikogo nie dubbingowali. No i mamy Edzia na start. Ciekawe, czy w chapterze trzecim oryginalnym, w tym pełnym chapterze trzecim, czy powróci Edek w ogóle. To jest najciekawsze. Też w ogóle w aktualizacji mój gwizdy zmienili. Tak ciemno, że nic nie widać. Tobik. Ciekawe, czy Tobik będzie w chapterze trzecim. A już się wystraszyłem, że to on jedzie. Więc widzimy się za chwilę, bo ten poziom jest nudny. A więc jesteśmy w poziomie drugim. Mianowicie. Teraz czekamy, aż tym wagonikiem przejedziemy dalej. Jest i tunel. Nieczynny. Uo! Walczymy z Tomkiem. No i zawsze wybrać drzwiami. O, wkurzył się, wkurzył się.
mocno! W ostatniej chwili. Katastrofa. Wpadłem do środka. O, jest lampa. Tomek, co się z tobą stało? Oberwałeś po raz kolejny. A wiecie, że ten tor to jest ragdoll? Patrzcie. Możemy go przesuwać. Entry number 23. Sometimes I think about our director. He is constantly locked up in his office. The only one who sees him is a fat inspector. But he refuses to divulge what is wrong with him. All I know is that he is rich and that he has stage 4 cancer. No i prąd wysiadł i trzeba do drzwi podejść. W pierwszej wersji nie było tych drzwi właśnie. To były okna kiedyś. O kurde, nie, zapomniałem, że tu Piotruś goni. Widać światło już. Okej, idziemy wentylacją. O nie, spotnąłem się i sobie rozbiłem kolana. Tutaj wentylacja już jest większa. Percy! Nie oberwałem, myślałem, że oberwę. Dobra, włączamy generatory. I widzimy się za chwilę. A więc jesteśmy w poziomie czwartym. Ladarkę trzeba oszczędzać. No, inspektor niestety nie żyje. No to już ending jest. To już jest ending chaptera drugiego. Idziemy, a tu nagle Thomas wyjeżdża, który potrąca i jesteśmy w jego świecie teraz. Teraz trzeba iść w nieskończoność, aż napotkamy demona Tomka, który będzie gonił.
A więc jesteśmy w poziomie drugim. Mianowicie. Teraz czekamy, aż tym wagonikiem przejedziemy dalej. Jest i tunel. Nieczynny. Uo! Walczymy z Tomkiem. No i dawno wybrać drzwiami. O, wkurzył się, wkurzył się. Zniknął! W ostatniej chwili. Katastrofa. Wpadłem do środka. Tomek, co się z tobą stało? Oberwałeś po raz kolejny. A wiecie, że ten tor to jest ragdoll? Patrzcie. Możemy go przesuwać. Entry number 23. Sometimes I think about our director. He is constantly locked up in his office. The only one who sees him is a fat inspector. But he refuses to divulge what is wrong with him. All I know is that he is rich and that he has stage 4 cancer. No i prąd wysiadł i trzeba do drzwi podejść. W pierwszej wersji nie było tych drzwi właśnie. To były okna kiedyś. O kurde, nie, zapomniałem, że tu Piotruś goni. Widać światło już. Okej, idziemy wentylacją. Nie, wpadł, spotnąłem się i sobie rozbiłem kolana. Tutaj wentylacja już jest większa. Percy! Nie oberwałem, myślałem, że oberwę. Dobra, włączamy generatory.
I widzimy się za chwilę. A więc jesteśmy w poziomie czwartym. Latarkę trzeba oszczędzać. No, inspektor niestety nie żyje. No to już ending jest. To już jest ending chaptera drugiego. Idziemy, a tu nagle Thomas wyjeżdża, który potrąca i jesteśmy w jego świecie teraz. Teraz trzeba iść w nieskończoność, aż napotkamy demona Tomka, który będzie gonił. A więc idziemy sobie dalej. Długo jeszcze. Do dołu. Drzwi! Jak skoczyłem do tych drzwi. Znasz już te dźwięki, co są teraz w tle. Już jest deszcz, już pada deszcz od tego momentu. I mamy barierkę, niebo, i mamy generator, i już mamy dwór. A, kupa skrzynia. Skoczyłem znowu do tych drzwi. I mamy dwór! Uciekliśmy z tej rezydencji. End of chapter 2. Mam nadzieję, że twórca doda mnie też. W pełnej wersji. Proszę cię, Jack S, dodaj mnie. Closed Eye Games Studios, proszę, dodajcie mnie naprawdę. Bo ja nagrywam tyle filmów z waszej gry, że naprawdę.